było, on nie przyjechał. To byś muściła. Ja Pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Gasiłce. Drochny i drochowie! Czołem! Baczność! Spocznij! Za chwilę nastąpi odegranie hymnu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych i podniesienie flagi Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Pociąg flagowy do podniesienia flagi Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Marsz!
W imieniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasienicy chciałbym serdecznie powitać wszystkich zaproszonych gości i zebranych obecnych na placu. Witam szefa gabinetu politycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, pana Michała Pruszyńskiego. Witam byłego komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP, generała brygadiera Wiesława Leśniakiewicza. Witam społecznego doradcę Marszałka Województwa Mazowieckiego, panią Emilię Oleksiak. Witam zastępcę prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, panią Kamilę Mokrzycką. Witam zastępcę mazowieckiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, starszego brygadiera Artura Gonera. Witam wicestarostę wołomińskiego, pana Piotra Borczyńskiego. Witam radną powiatu wołomińskiego, panią Magdalenę Suchenek. Witam radnego powiatu wołomińskiego, pana Sławomira Klocka. Witam radnego powiatu wołomińskiego, pana Roberta Szydlika. Witam zastępcę komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie, starszego brygadiera Wiesława Drosia. Witam naczelnika Wydziału Organizacyjno-Kadrowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie, starszego brygadiera Jarosława Kłaka. Witam gospodarza gminy Tłuszcz, burmistrza Puszcza, prezesa zarządu oddziału powiatowego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej, drucha Pawła Bendarczyka. Witam przewodniczącego Rady Miejskiej w Tłuszczu, pana Krzysztofa Gajcego. Witam wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Tłuszczu, panią Urszulę Pankowską. Witam pana Bogdana Jusińskiego, wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Inwestycji oraz radnego Rady Miejskiej w Tłuszczu. Witam pana Adama Kisiela, przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska oraz radnego Rady Miejskiej w Tłuszczu. Witam radnych Rady Miejskiej w Tłuszczu, panią Irenę Pawlicką, pana Włodzimierza Romańskiego, przewodniczącego Komisji Skarg i Wniosków, pana Tomasza Siekaczyńskiego, pana Mirosława Sobczaka. Witam dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy Tłuszcz, dyrektorów placówek oświatowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, a w sposób szczególny witam Poczty Sztandarowe i przedstawicieli Ochotniczych Straży Pożarnych. Witam serdecznie rodziny strażaków oraz wszystkich Państwa, którzy zechcieliście przyjąć zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Teraz nastąpi poświęcenie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego, którego pozyskanie było możliwe dzięki środkom przekazanym przez Urząd Miasta i Gminy Tłuszcz w kwocie 375 tysięcy złotych, w tym 46 tysięcy złotych przekazane z Funduszu Sołeckiego Jasienicy na rok 2021. Dzięki Wojewódzkiemu Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 400 tysięcy złotych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 150 tysięcy złotych, Marszałka Województwa Mazowieckiego w kwocie 100 tysięcy złotych. O dokonanie poświęcenia proszę księdza proboszcza Krzysztofa Kozera.
Pomożenie nasze w imieniu Pana. Jezus powiedział: będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i prorocy. Boże nieskończonego miłosierdzia i niezmierzonego majestatu, żadna przestrzeń ani odstęp czasów nie oddala Ciebie od tych, którymi się opiekujesz. Przybądź na pomoc swoim sługom, którzy Bogu na chwałę, a ludziom na ratunek posługiwać się będą tym pojazdem. Bądź im przewodnikiem i opiekunem. Niechaj nie szkodzą im przeciwności i nie zrażają ich trudy. Obdarz ich zdrowiem i roztropnością, aby dzięki opiece Twojej prawicy szczęśliwie osiągnęli cel swoich szlachetnych pragnień. Przez Chrystusa, Pana naszego. O przekazanie kluczyków na ręce druha prezesa Pawła Kozuka proszę. Szefa gabinetu politycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pana Michała Pruszyńskiego, zastępcę prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej panią Kamilę Mokrzycką, zastępcę mazowieckiego komendanta Państwowej Straży Pożarnej starszego brygadiera Artura Gonerę, przedstawiciela marszałka województwa mazowieckiego panią Emilię Oleksiak, burmistrza miasta i gminy Tłuszcz, prezesa powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych pana Pawła Bednarczyka oraz przewodniczącego Rady Miejskiej w Tłuszczu pana Krzysztofa Gajcy. Cieszę się, że się udało. Niech Wam jak najlepiej służy i wszystkiego dobrego. Zgodnie z obietnicą. Niech służy jak najlepiej i jak najmniej. Dziękuję. Druhu przychodzą. Przekazuję Ci kluczyki, żeby Wam się dobrze jeździło. I zaprezentuj ten samochód. Za chwilę zostanie odczytany zarys historyczny Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasienicy. O odczytanie proszę druhnę Magdalenę Śliwę. W 2004 roku z inicjatywy Gajewskiego Jana, Białka Stanisława, Rybaka Stanisława, Jędrzejewskiego Stanisława, Babańczyka Józefa, Jusińskiego Jana, Padamczyka Piotra, Kur Józefa, Koźlika Wacława i Jusińskiego Stanisława założona została Ochotnicza Straż Pożarna. Jedynym ich sprzętem była ręczna sikawka. Lokalem byłej strażnicy była stodoła prezesa. W 1917 roku przy pomocy księdza Dąbrowskiego została założona orkiestra, która składała się z 22 członków. Brała ona udział we wszystkich uroczystościach, które odbywały się na terenie naszej wsi, parafii oraz powiatu. Za pieniądze uzyskane z występów orkiestry i życzliwych ludzi został zakupiony sprzęt, mundury, zostaje ufundowany pierwszy sztandar. W 1923 roku przystąpiono do budowy drugiej remizy. W czasie II wojny światowej sztandar naszej jednostki został zniszczony. Część strażaków ginie w czasie działań wojennych i obozach. Po zakończeniu wojny zostaje wybrany nowy zarząd.
1966 roku zostaje wybudowana nowa remiza strażacka. Za dobre wyniki, jakie uzyskuje nasza jednostka, zostaje przydzielony pierwszy samochód strażacki marki Żuk, który w późniejszym czasie wymieniony zostaje na samochód marki Lublin. W 1971 roku, z okazji 67. rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasienicy, zostaje ufundowany nowy sztandar. W 1972 roku zostaje przydzielony do naszej jednostki samochód gaśniczy marki Star 29. Kolejny samochód nasza jednostka otrzymuje z PSP Wyszków, jest to Star 244 GBA. Stary samochód zostaje przekazany do SP Dzięcioły. W 1999 roku przy wsparciu finansowym burmistrza gminy Tłuszcz i naszych radnych zostały wymienione drzwi garażowe i wybetonowany wjazd, na którym została położona kostka brukowa. W 2000 roku podjęto decyzję o rozbudowie remizy. Dobudowana część zostaje połączona jednym dachem, co nadaje ładny wygląd naszej strażnicy. W 2002 roku zostaje zakupiony drugi samochód gaśniczy marki Magirus. W 2004 roku podczas obchodów stulecia naszej jednostki otrzymaliśmy nowy sztandar. W 2008 roku zostaje zakupiony samochód specjalny podnośnik z 26-metrowym wysięgnikiem. Jest to jedyny tego typu pojazd będący w dyspozycji naszej gminy i jeden z dwóch w powiecie. Zakup ten został sfinansowany w połowie przez Urząd Marszałkowski, a pozostałą część pokrył Urząd Miasta i Gminy Tłuszcz. Samochód Star 244 GBA zostaje przekazany do SP Dzięcioły. W 2013 roku na strażnicy zostaje wymienione pokrycie dachu z funduszu gminnego. W 2014 roku nasza jednostka obchodziła 110. rocznicę powstania. W 2016 roku zostaje wybrany nowy zarząd. Prezesem zostaje Paweł Kozuk, naczelnik Paweł Żółtek, zastępca naczelnika Jurek Sychowski, skarbnik Bogusław Śliwa, sekretarz Monika Żółtek, gospodarz Grzegorz Sienkiewicz oraz Karol Szczepański. W naszej jednostce wciąż trwają prace remontowe, czynimy starania o wejście do kasergi i zakup nowego samochodu do naszej jednostki. W tym samym roku pozyskaliśmy 4 aparaty powietrzne z czujnikiem bez ruchu, które przekazał nam burmistrz naszej gminy, a jednocześnie prezes powiatowy Paweł Bednarczyk. Zostaje zakupiony sprzęt do ratownictwa medycznego. W 2017 roku do naszej jednostki został przekazany sprzęt ratownictwa technicznego, zakupiony z funduszu sołeckiego, darczyńców prywatnych oraz środków własnych i gminnych. W 2018 roku do naszej jednostki zostaje zakupiony defibrylator AED. Z Funduszu Sprawiedliwości otrzymaliśmy cylinder rozpierający do zestawu ratownictwa medycznego. Dzięki pozyskanym środkom z Mazowi zostają wymienione drzwi garażowe. W 2019 roku zostaje zrobiona elewacja na przedniej części budynku oraz zostaje położona kostka. Zakupujemy nowe piły oraz opryskiwacz spalinowy. 25 sierpnia 2020 roku zostaje zawarte porozumienie pomiędzy komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie Andrzejem Wysockim, burmistrzem Tłuszcza Pawłem Bednarczykiem oraz jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasienicy, reprezentowaną przez prezesa naszej jednostki Pawła Kozuka i naczelnika Pawła Żółtka o włączeniu jednostki OSP do KSRG. Dzięki długim staraniom w listopadzie 2020 roku nasza jednostka zostaje włączona do KSRG. Zostaje dokończona dalsza część elewacji na budynku strażnicy. W garażach zostaje wykonana nieodpłatnie przez firmę Elemi nowa instalacja elektryczna. 28 sierpnia 2021 roku odbyło się w naszej jednostce zebranie sprawozdawczo-wyborcze, podczas którego został wybrany nowy zarząd. Prezesem został Paweł Kozuk, naczelnikiem Paweł Żółtek, zastępcą naczelnika Rafał Ślendak, skarbnikiem Bogusław Śliwa, sekretarzem Monika Żółtek, gospodarzem Grzegorz Sienkiewicz oraz Mateusz Śliwa. Tego dnia nastąpiło uroczyste przyłączenie naszej jednostki do KSRG. Podczas uroczystej zbiórki z rąk komendanta powiatowego, starszego brygadiera Bogusława Majchrzaka, został odebrany przez prezesa Pawła Kozuka akt przyłączenia jednostki do KSRG. W październiku decyzją zarządu została powołana młodzieżowa drużyna pożarnicza, która obecnie liczy 23 członków MDP.
Po długich staraniach naszej jednostki i uzyskaniu pomocy od Urzędu Gminy Tłuszcz i wsparciu burmistrza Pawła Bednarczyka oraz szefa gabinetu politycznego MSWiA Michała Pruszyńskiego, nasze marzenia zaczęły się spełniać. Uzyskaliśmy dotację na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 375 tysięcy Urząd Gminy i Miasta Tłuszcz, 400 tysięcy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 100 tysięcy Urząd Marszałkowski, 150 tysięcy MSWiA. Za uzyskane dotacje zakupiono średni samochód pożarniczy GBA marki MAN TGM 18320. 5 listopada 2021 roku został przyprowadzony nowy wóz bojowy, który dziś oficjalnie jest nam przekazywany. Dziękuję za uwagę. Przystąpimy teraz do wręczenia odznaczeń. Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa, uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Województwa Mazowieckiego nr 1/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku zostają odznaczeni. Druh Kozuk Paweł, druh Żółtek Paweł, druh Sienkiewicz Grzegorz, druh Śliwa Bogusław, druh Witold Sycik. Całość patrzysz? Oznaczeni przed klan w szyku wystąp. O wręczenie proszę szefa gabinetu politycznego MSWiA pana Michała Pruszyńskiego, wiceprezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych generała brygadiera Wiesława Leśniakiewicza, zastępcę komendanta PSP w Wołominie starszego brygadiera Wiesława Drosia. Jak się godnie nosi. Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa, uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Województwa Mazowieckiego nr 1/2021 z dnia 29 stycznia 2021 zostają odznaczeni druh Bednarczyk Paweł, druh Szlendak Rafał. O wręczenie proszę szefa gabinetu politycznego MSWiA pana Michała Pruszyńskiego, wiceprezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej generała brygadiera Wiesława Leśniakiewicza, zastępcę komendanta PSP w Wołominie starszego brygadiera Wiesława Drosia. Pasterz, odznaczeni przed frontem krzyku wystąp. Zaangażowania nie tylko w społecznej służbie, ale i w tej misji jako wójta. My burmistrz.
Brązowym medalem za zasługi dla uchwałą prezydium oddziału wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Województwa Mazowieckiego nr 1/2021 z dnia 29 stycznia 2021 zostają odznaczeni druh Szczepański Karol, druh Sycik Kamil, druh Sycik Bartłomiej, druh Sikora Adam Piotr, druh Kozakiewicz Paweł, druh Rojecki Michał, druh Karleski Roman, druh Karleski Mariusz, druh Ołdak Kamil, druh Groszek Sławomir, druh Przyborowski Janusz, druh Sasin Paweł, druh Kur Jarosław syn Stanisława. O wręczenie proszę zastępcę mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP starszego brygadiera Artura Gonere, zastępcę komendanta PSP w Wołominie starszego brygadiera Wiesława Drosio, burmistrza Tłuszcza prezesa powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Pawła Bednarczyka. Odznaczeni przez front krzyku wystąp. Może zaczniemy, tak. Może później tutaj. Odznaką strażak wzorowy, uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Województwa Mazowieckiego nr 1/2021 z dnia 10.05.2021 zostają odznaczeni druhna Adamczyk Anna, druhna Ciszyńska Anna, druhna Laskowska Ewa, druh Białek Robert, druh Białek Patryk, druh Śliwa Mateusz, druh Jędrysiak Konrad, druh Frąckiewicz Adrian. O wręczenie proszę zastępcę mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP starszego brygadiera Artura Gonere, zastępcę komendanta PSP w Wołominie starszego brygadiera Wiesława Drosio, burmistrza Tłuszcza, prezesa powiatowego Związków Ochotniczych Straży Pożarnych pana Pawła Bednarczyka. Oddziały Wasność, odznaczeni przed front krzyku wystąp. Nie, 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 nie
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Zagrażam pod zapis straży. Bardzo serdecznie pani gratuluję i życzę dalszego medalu. No moje gratulacje. Została pani w końcu zerowego strażaka. Zasłużenie. Bardzo serdecznie pani gratuluję. Proszę dowódcę uroczystości o przystąpienie do ślubowania, a prezesa OSP Jasienica pana Drucha Pawła Kozuka do odczytania roty ślubowania MDP. Ślubuję ze wszystkich sił służyć naszej Ojczyźnie Rzeczpospolitej Polskiej ofiarną pracą w szeregach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przyczyniać się do ochrony życia i imienia jej obywateli oraz ich dorobku kulturalnego i materialnego przed pożarami i innymi klęskami żywiołowymi. Ślubuję! Ślubuję przestrzegać postanowień Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej i Regulaminu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, pogłębiać wiedzę pożarniczą, postępować uczciwie, wykonywać sumiennie polecenia przełożonych i być wzorowym, przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Ślubuję! Całość, baczność! Po ślubowaniu, do szyków stąd! Thank you.
Witam Państwa bardzo serdecznie na uroczystości ślubowania Młodzieżowej Drużyny Pożarowej OSP Jasienica. Bardzo dziękujemy za przybycie. Bardzo dziękujemy zarządowi OSP Jasienica z panem prezesem Pawłem Kozukiem na czele za inicjatywę stworzenia i powstania Młodzieżowej Drużyny Pożarowej. Szczególne podziękowania składamy panu Rafałowi Ślądakowi, który został naszym opiekunem i razem z nim tworzymy nową historię w naszym życiu. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Jasienica powstała w październiku 2021 roku i od tego czasu odbyło się wiele spotkań, szkoleń i zbiórek. Pierwsza zbiórka naszej drużyny odbyła się 2 października 2021 roku. Na niej po raz pierwszy spotkaliśmy się w składzie 15 osób. Nasz opiekun Rafał Ślądak pokazał nam, jak wygląda musztra. Było to dla nas nowe doświadczenie, ale wszystkim się bardzo podobało. Następnie odbyło się ognisko i pieczenie kiełbasek. Mogliśmy porozmawiać i dowiedzieć się wiele na temat pracy Ochotniczej Straży Pożarnej. Kolejne spotkania odbywały się cyklicznie co tydzień z lipca 2 tygodnie. 16 października 2022 roku zapoznaliśmy się z regulaminem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Tego dnia odbyły się również ćwiczenia z wężami tocznymi i zajęcia z musztry. Bardzo ważny był dla nas wyjazd 23 października do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie. Mieliśmy możliwość zwiedzić strażnicę, zobaczyć sprzęt, a także nabyć wiedzę, jak postępować w przypadku zagrożenia. W dniu 11 listopada braliśmy udział w uroczystym przywitaniu naszego nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. W dniu 11 listopada Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Jasienica brała udział w uroczystym mszy świętej związanej z obchodami Święta Niepodległości. Po mszy świętej druhowie wraz z młodzieżą udali się na cmentarz i upamiętnili modlitwą i zapaleniem zniczy strażaków naszej jednostki, którzy odeszli na wieczną służbę. 7 listopada 2021 roku pomagaliśmy w sprzedaży kalendarzy z OSP Jasienica przed kościołem. 4 grudnia braliśmy udział w ubieraniu choinki w Mikołajkach organizowanych przez sołtysa Rosjana Białka. Mikołaj przyjechał naszym nowym samochodem strażackim. 18 grudnia 2021 roku było spotkaniem wyjątkowym. Tego dnia odbyła się nasza pierwsza wigilia i dzielenie się opłatkiem. Składaliśmy sobie życzenia i otrzymaliśmy prezenty. Piękne czapeczki z logo naszej drużyny. Reprezentacja Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Jasienica brała udział w zebraniu sprawozdawczym w dniu 5 marca 2022 roku. Na spotkaniu 12 marca 2022 roku zapoznaliśmy się ze sprzętem ratownictwa medycznego, jaki posiadamy. Poznaliśmy zasady udzielania pierwszej pomocy oraz praktykowaliśmy resuscytację krążeniowo-oddechową. 9 kwietnia 2022 roku aktywnie uczestniliśmy w zajęciach. Osobiście mogliśmy spróbować działania sprzętu i armatury wodnej. 16 kwietnia mieliśmy zaszczyt brać udział w adoracji Grobu Pańskiego, a następnie w mszy rezurekcyjnej. Było to dla nas miłe doświadczenie, ponieważ pierwszy raz ubieraliśmy nasze piękne mundury, które zostały zakupione w dzielności mieszkańców Jasienicy, przekazując część funduszu sołeckiego, wsparli naszą drużynę. Serdecznie dziękujemy za wsparcie. 3 maja braliśmy udział w uroczystej mszy świętej z okazji świąt 3 maja. To tylko kilka miesięcy, a tak wiele wspólnie przeżyliśmy, poznając, jak służyć innym, będąc strażakiem. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wsparli naszą jednostkę OSP Jasienica oraz Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. Jesteśmy dumni, że jesteśmy jej częścią. Na sam koniec chcielibyśmy jeszcze raz podziękować za to, że mamy taką super możliwość rozwijania nowych umiejętności oraz poznawania pracy i obowiązków młodego strażaka. Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej panią Bożenę Żelazowską.
Proszę teraz o zabranie głosu prezesa OSP Jasienica, druha Pawła Kozuka. Bez współpracy nie ma sukcesu. Najlepszym dowodem na potwierdzenie tych słów jest dzisiejsza uroczystość. Zanim wymienię osoby, które są współodpowiedzialni za spełnienie naszego marzenia, jakim był zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego o wartości blisko 1 000 000 zł, chciałbym powiedzieć, że społeczność strażaków oraz mieszkańców Jasienicy jest Wam niezwykle wdzięczna. Na co dzień to Wy doceniacie nasze ofiarne poświęcenie, a kiedy to my jesteśmy wdzięczni za to, w jaki niesamowity sposób jesteście zaangażowani w zapewnienie nam i naszej społeczności bezpieczeństwa. Ten nowoczesny samochód spełnia nasze najwyższe standardy. Jest dla nas powodem do dumy i sprzęt, którego mogą nam zazdrościć inne jednostki. Od teraz jesteśmy niezawodni w swoich działaniach. Możemy jeszcze szybciej dojeżdżać do miejsca zdarzenia. Ten wóz stanowi nie tylko narzędzie ułatwiające nam niesienie pomocy w przypadku zagrożeń niesionych przez pożary, klęski żywiołowe i inne miejscowe zagrożenia, ale jest przede wszystkim symbolem swego rodzaju docenienia naszej pracy i zaangażowania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa społeczeństwa lokalnego. Wyposażenie naszej jednostki w nowy samochód nie było możliwe, gdyby nie ludzie dobrej woli, którzy pomogli w jego sfinansowaniu. Na początku chciałbym podziękować osobie, której jako pierwsza wierzyła w nasze marzenia i bez której nie byłoby kolejnych działań. Był to burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk, który nieopisanym determinacją sprawił, że możemy tu dziś stać i być wdzięczni za otrzymany prezent. Życzę, aby dalsza współpraca nadal przebiegała wzorowo, bo niejednokrotnie przekonaliśmy, przynosi ona piękne owoce, które służą całej gminie. Jako strażak dokładnie rozumie Pan nasze problemy i potrzeby. Wiemy, że zawsze będzie wysłuchany i zrozumiany. Jesteśmy wdzięczni, że wyszedł Pan naprzeciw naszym oczekiwaniom i podjął działania, które otrzymaliśmy nowy wóz strażacki. W imieniu całej jednostki dziękuję zastępcy burmistrza Waldemarowi Banaszkowi, sekretarzowi Tomaszowi Jusińskiemu, skarbnik pani Halinie Kłusak oraz wszystkim radnym Rady Miejskiej w Tłuszczu na czele z przewodniczącym radnym Krzysztofem Gajcym, przewodniczący Komisji Budżetowej i Inwestycji panem Bogdanem Jusińskim, który jest jednocześnie radnym naszej miejscowości, oraz drugiemu radnemu, panu Adamowi Kiślowi, za przychylność oraz wyasygnowanie z budżetu gminy środków w wysokości blisko 350 tysięcy złotych na zakup sprzętu. Dziękuję panu Sławomirowi Piuro, a także pracownikom Wydziału Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu za wsparcie merytoryczne i pomoc podczas załatwiania wszelkich formalności. Dziękuję samorządowi województwa mazowieckiemu, marszałkowi województwa Adamowi Strudzikowi, zarządowi województwa oraz sejmikowi województwa. Myślę, mieliśmy niebagatelny udział w doprowadzeniu projektu, jakim było nabycie samochodu do końca, bowiem wsparcie, jakiego zakup kwotą 100 tysięcy złotych wciela. Wiecie jak ważna dla lokalnej społeczności jest sprawne funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej. Bo cieszymy się, że otrzymaliśmy Waszą pomoc, dzięki czemu mamy większe szanse na sukces, skuteczne przeprowadzenie akcji ratowniczych. Jesteście częścią naszej strażackiej rodziny. Serdeczne podziękowania składam dla przedstawicieli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za
wsparcie finansowe w kwocie 400 tysięcy złotych. Nowoczesny pojazd zastąpił stary i wysłużony samochód, przyniesie niebagatelne korzyści dla środowiska. W przypadku wystąpienia zagrożeń lub awarii lepiej chronić będzie obszar cenny przyrodniczo. Wymiana starego samochodu na nowy spełnia surowe normy zamieszanych emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Szybkie i sprawne gaszenie pożarów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Radnemu Województwa Mazowieckiego. Zrozumienie naszej potrzeb, jako była konieczność zakupu nowego, bezpieczniejszego sprzętu, zasługuje na szczególne wyrazy uznania. Błyskawicznie podjęte działania i wzorowa współpraca zaowocowała nabycie nowego samochodu, o który obiecamy dbać tak, aby służył nam jak najdłużej. To właśnie na Twoją cześć i upamiętnienie zasług pracy oraz starań poczynionych na rzecz naszej jednostki samochód został nazwany imieniem Michał. Serdecznie dziękuję Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej prezesowi Waldemarowi Pawlakowi oraz wiceprezesowi Wiesławowi Leśniakiewiczowi. Chcielibyśmy Was zapewnić, że nowy samochód podniesie sprawność naszej jednostki i jest ogromnym wzmocnieniem naszego potencjału ratowniczego. Dziękuję kierownictwu Państwowej Straży Pożarnej w Wolinie, starszemu brygadierowi Bogusławowi Majszakowi, komendantowi, oraz starszemu brygadierowi Wiesławowi Drosiowi, zastępcy komendanta, a także byłemu komendantowi brygadierowi Andrzejowi Wysockiemu. Wspólnie jesteśmy fundamentem bezpieczeństwa dla mieszkańców naszego regionu. Składam również podziękowania tym, którzy każdego dnia są blisko nas, mieszkańcom naszej miejscowości. Sołtysowi Sebastianowi Białkowi oraz Radzie Sołeckiej. To Wy jesteście naszym motorem napędowym do działań. Nie odmawialiście nam wsparcia. Tak samo jak my, nigdy nie zostawiliśmy Was bez pomocy. Na dowód poparcia naszych działań na zakup samochodu przeznaczyliście całą kwotę Funduszu Sołeckiego. Powitanie samochodu podczas jego wyjazdu do Jasienicy przeszło nasze najśmielsze oczekiwania i dowiodło, że tak samo jak my czekaliście na ten sprzęt. Mam nadzieję, że od teraz będziecie żyć i rozwijać się w poczuciu bezpieczeństwa, wiedząc, że czuwają nad Wami strażacy ochotniczy, wyposażeni w specjalistyczny pojazd. Na koniec, jako prezes Ochotniczej Straży Pożarnej, dziękuję mojemu zespołowi strażaków, druhny i druhowie. To dzięki Waszej współpracy oraz poparciu i przychylności przez instytucje naszych działań udało się spełnić wieloletnie marzenia oraz podjęcie sprawności bojową naszej jednostki. Dowiedliśmy się, że zasługujemy na lepszy sprzęt. Mam nadzieję, że jego obecność wniesie spore ożywienie w szeregi strażaków, dzięki czemu będziemy mogli jeszcze lepiej, bezinteresownie służyć. To Wy tworzycie nasz sukces, budując dobry wizerunek społeczności lokalnej, wsi i regionu. Niech ta uroczystość będzie okazją do świętowania, wspomnień, refleksji i podsumowania, ale i do wyznaczonych i mobilizacji do podejmowania nowych zadań i obowiązków, które niesie ze sobą codzienność. Życzę Wam wszystkim, kolegom strażakom, owocnej działalności Ochotniczej Straży Pożarnej. Niech święty Florian zawsze Was błogosławi. Teraz przystąpimy do wręczenia pamiątkowych statuetek. O wręczenie pamiątkowych statuetek proszę prezesa OSP Jasienica Pawła Kozuka,
druhnę Monikę Żółtek, druhnę Magdalenę Śliwę. Bardzo proszę wymienionych o wystąpienie. Proszę o wystąpienie posła na Sejm RP, panią Bożenę Żelazowską, szefa gabinetu politycznego MSWiA, pana Michała Pruszyńskiego, komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, wiceprzewodniczącego zarządu głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej RP, generała brygadiera Wiesława Leśniakiewicza. To chyba stan inicjatywy Panie Michale, próżnisz. Prezesie, dziękuję za te słowa. No właśnie, dla nas naprawdę. Proszę za dziękuję bardzo. Dziękuję za wsparcie. Będę się starał. Już tyle lat się staram, jeszcze się będę starał. Dziękuję bardzo. Sławek, dziękuję bardzo. Dziękuję panie prezesie za współpracę. Dziękuję bardzo. Dziękuję, proszę bardzo. Generale, panie komendancie, szanowni samorządowcy, szanowni państwo, mieszkańcy Jasienicy, ale przede wszystkim druhny i druhowie bracia strażacy. Spotykamy się tutaj dzisiaj w waszej jednostce w okolicach święta świętego Floriana, który jest patronem wszystkich strażaków, ale też dzisiaj wasza jednostka obchodzi podwójne święto, bo oto po 20 latach, jak się nie mylę, jednostka w Jasienicy ma nowy wóz strażacki. Nowy wóz strażacki, który kosztuje bardzo dużo i to dzięki budżetom i samorządu województwa, ale też Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i dzięki otwartości waszego burmistrza macie to szczęście, bo jest też strażakiem, prezesem powiatowym ochotniczych straży pożarnych i otwartości samorządowców, którzy głosują za tym, aby strażacy mogli czuć się bezpieczni. Także dzisiaj wasza jednostka naprawdę przeżywa święto i tego wam serdecznie gratuluję. Dziękuję za otwartość umysłów i serc i portfeli samorządowców. Sprzęt ten będzie służył przede wszystkim wam, drodzy strażacy. Nie wiem, może ja bez tego mikrofonu będę mówiła. Bo się trochę łamie głos, więc dla waszego bezpieczeństwa, bo jeżeli straż jest doposażana, czy w mundury, czy w nowy sprzęt strażacki, ale przede wszystkim w takie samochody nowoczesne, doposażone, to przede wszystkim służy wam i waszej ochronie, ale też wszystkich mieszkańców. Także dzisiaj, drodzy mieszkańcy, to wasze święto, waszej miejscowości. Dlatego, że ten samochód po wielu latach starań wielu ludzi przyjechał do Jasienicy i możemy go dzisiaj oddać w wasze ręce. Druhny i druhowie, jeszcze słowo do was, bo to wasze święto i to wy jesteście bohaterami tego dnia. Otóż też jesteście takimi bohaterami naszych czasów, bo to na was możemy liczyć przy nieszczęśliwych wypadkach,
to wy pomagacie wtedy, kiedy drugiemu człowiekowi ta pomoc jest natychmiast potrzebna. Wy byliście pierwsi w czasach COVID-u, kiedy trzeba było dowieźć niektóre osoby do punktu szczepień, czy też inaczej im pomagać. To wy pomagacie wtedy, kiedy jest ta pomoc potrzebna Ukraińcom, czyli naszym sąsiadom za wschodniej granicy, gdzie trwa wojna. To wy zawsze jesteście pierwsi na miejscu nieszczęśliwych zdarzeń. Za to wam dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję i cieszę się, że mogę z wami przez tyle lat współpracować, najpierw jako radna samorządu województwa, a teraz jako poseł właśnie też waszej ziemi. Najbardziej napawa mnie optymizmem ta młoda drużyna, która dzisiaj ślubowała. To znaczy, że umiecie też przekazać swoje wartości następcom. To oni za chwilę założą te piękne mundury i będą mogli też pomagać ludziom. To bardzo szlachetne. Wszystkiego dobrego wam życzę z okazji Dnia Strażaka. Gratuluję tego nowego sprzętu. Służę też swoją pomocą i dziękuję bardzo za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Niech was święty Florian prowadzi i nad wami czuwa. Proszę o zabranie głosu szefa gabinetu politycznego MSWiA, pana Michała Proszyńskiego. Szanowna pani poseł, szanowny panie komendancie, szanowni panowie komendanci, szanowny panie generale, szanowna pani prezes, szanowny panie starosto, szanowny panie burmistrzu, wszyscy tutaj zgromadzeni samorządowcy, zarówno powiatu wołomińskiego, w szczególności gminy Tłuszcz, czcigodny księże proboszczu, szanowna pani doradco pana marszałka województwa mazowieckiego, wszyscy zgromadzeni państwo, ale przede wszystkim wy, druhny i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej tutaj w Jasienicy. To jest faktycznie dla mnie wyjątkowy zaszczyt, że w dniu dzisiejszym mogę tutaj być, że w okolicy święta świętego Floriana spotykam się z wami właśnie tutaj w Jasienicy, ale też przy takiej okazji, jaką jest poświęcenie tego wozu strażackiego. To, o czym tutaj było mówione, przez wiele, wiele lat o to zabiegaliście i cieszę się, że poprzez zaangażowanie różnych podmiotów udało się doprowadzić do tego szczęśliwego finału. Chciałem w sposób szczególny podziękować tutaj druhom, także zarządowi OSP za docenienie mojej osoby poprzez tutaj nazwanie tego wozu moim imieniem, ale ten sukces nie byłby możliwy bez zaangażowania zarówno tutaj strony samorządowej. Doskonale też pamiętam, kiedy zarówno z panem burmistrzem, też z panem starostą rozmawialiśmy na ten temat, że ta inwestycja jest bardzo, bardzo potrzebna, ale nie byłoby to też możliwe bez innych bohaterów tego waszego święta. Patrzę tutaj w stronę pani prezes Kamili Mokrzyckiej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Proszę mi wierzyć, no ja tutaj występuję tak naprawdę w kilku rolach, bo jestem i szefem gabinetu politycznego MSWiA i radnym województwa mazowieckiego, teraz jak się okazuje również druhem OSP, więc tych roli jest trochę więcej niż zazwyczaj, ale to zaangażowanie tutaj zarówno pani prezes, jak i pana prezesa Marka Ryszki jest naprawdę ponadnormatywne i te wszystkie programy tutaj, moglibyśmy o tym mówić długo, wsparcia ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla OSP, no naprawdę zmieniają jednostki OSP w skali całego Mazowsza i to jest, myślę, doskonała okazja, żebym również z tego miejsca za tą doskonałą, naprawdę doskonałą współpracę podziękował. Nie byłoby to też możliwe bez takiego dobrego rozpoznania i dobrej współpracy ze strony zarówno Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, jak i tutaj Mazowieckiej Komendy PSP. Jest też podziękowania na ręce pana komendanta. O tym, że ta inwestycja jest, była niezwykle potrzebna, tak naprawdę świadczy to, co już się wydarzyło tutaj przed rozpoczęciem uroczystości. Wiem, że w ciągu tych paru miesięcy, kiedy ten samochód realnie z waszej jednostki, już ponad 100 interwencji wyjazdów za jego pośrednictwem się odbyło. I to jest dowód na zasadność tych działań, które wspólnymi siłami podjęliśmy, ale też ten widok, który mam w tym momencie przed oczami, czyli ta młodzieżowa drużyna pożarnicza, pokazuje, że jest naprawdę sens tej inwestycji, bo oprócz obecnie
obecnie zaangażowanych, to również tutaj widać, że rosną następcy i że ten sprzęt, jestem przekonany, wiele, wiele lat jeszcze będzie Wam służył. Podziękowania za Waszą służbę od ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego, wiceministra Macieja Wąsika. Wielkie, wielkie ukłony dla Waszej działalności, dla tego, jak służycie lokalnej społeczności. Niech święty Florian zawsze ma Was w swojej opiece i niech Was zawsze prowadzi. Tyle samo powrotów, co wyjazdów, co podjętych interwencji. Bogu na chwałę, ludziom na ratunek. Dziękuję. O zabranie głosu proszę burmistrza Tłuszcza, prezesa Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, pana Pawła Bednarczyka. Drodzy strażacy, szanowni państwo, dzisiejsza uroczystość z całą pewnością na zawsze zapisze się na kartach historii jednostki, miejscowości oraz gminy. Wiele słów można powiedzieć na temat waszej działalności w życiu naszej społeczności i wiele słów zostało już dziś powiedzianych. Nie sposób przytoczyć wszystkich zasług, by wyrazić wdzięczność. Dlatego korzystając z dzisiejszych okoliczności powiem jedno słowo. Dziękuję. W imieniu naszych mieszkańców i własnym dziękuję Wam za to, co robicie. Za to, że w każdej chwili jesteście gotowi nieść pomoc, bez względu na porę dnia czy nocy. W ciągu kilku minut jesteście tam, gdzie pojawiło się niebezpieczeństwo. To dzięki Waszej aktywności nasi mieszkańcy żyją w poczuciu bezpieczeństwa. To Wy meldujecie się jako pierwsi w chwili zagrożenia i mienie. I od teraz nie będzie obaw, że nie dojedziecie w porę na miejsce ze względu na popsuty samochód. Jesteście wzorem bezinteresownego służenia wspólnemu dobru, ratowania naszego mienia i zdrowia. Stoicie na straży naszych domostw, chronicie dorobek wielu pokoleń. Nowy samochód, który otrzymaliście, jeszcze w większym stopniu przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom. Jako najstarsza jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu naszej gminy zasługiwaliście na niego. W minionych latach swoją pracą i postawą potrafiliście wyrobić w społeczeństwie przekonanie, że umiecie udzielić niezbędnej pomocy wszystkim, którzy jej oczekują, niezależnie od rodzaju zagrożenia. Druhowie strażacy, gratuluję Wam dotychczasowej aktywności i życzę, aby samochód, który dziś staje się oficjalnie Waszą własnością, przyniósł wiele satysfakcji z wypełnienia ważnej społecznej roli. Niech służy jak najdłużej i wyjeżdża do akcji, jak najrzadziej. Jeśli jednak będzie konieczność uczestniczenia w akcji, niech zawsze będzie tyle samo szczęśliwych powrotów, co wyjazdów. Niech święty Florian prowadzi Was przez kolejne lata służby. Ogromnie się cieszę, że wraz z Radą Miejską w Tłuszczu na czele z jej przewodniczącym Krzysztofem Gajcym mieliśmy możliwość dołożenia swojej cegiełki w postaci ponad 350 tysięcy złotych na zakup sprzętu, jak również pomóc w pozyskaniu dofinansowań. Dbanie o to, aby OSP było odpowiednio wyposażone, to absolutny priorytet naszej działalności samorządowej. Trudna i niebezpieczna, ale jakże szlachetna misja strażaka darzona jest w naszej gminie najwyższym szacunkiem. Z tego miejsca deklaruję, że w dalszym ciągu będziemy robić wszystko, aby wsparcie dla Was było jak największe. Bardzo cieszę się także, że w szeregi strażackiej rodziny wstępują coraz młodsze osoby, czego dowodem jest dzisiejsze ślubowanie młodzieżowej drużyny pożarniczej. Mam nadzieję, że przynajmniej część osób składających dziś ślubowanie po osiągnięciu pełnoletności wstąpi w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej. Jesteście nam bardzo potrzebni. Dziękuję również za współpracę pozostałym instytucjom, które nie przeszły obojętnie wobec potrzeby, jaką był nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Dziękuję panu Michałowi Pruszyńskiemu, panu Adamowi Struzikowi oraz całemu zarządowi i sejmikowi województwa mazowieckiego, a także przedstawicielom Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i Kierownictwo Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie. Dzisiejsza uroczystość to dowód naszej współpracy i powód do radości. Na zakończenie życzę, aby święty Florian towarzyszył Wam każdego dnia, a szczególnie blisko był przy Was podczas akcji. Wracajcie zawsze szczęśliwie do domów, do swoich rodzin i bliskich. Oni także Was potrzebują. Pamiętajcie, że Wasze bezpieczeństwo i zdrowie są najważniejsze. Jeszcze raz dziękuję, że zawsze na dźwięk alarmu natychmiast ruszacie na ratunek. Odczytanie listu komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadiera Andrzeja Bartkowiaka
Proszę naczelnika kadr PSP Wołomin, brygadiera Jarosława Kłaka. Państwowa Straż Pożarna, pan Paweł Bednarczyk, burmistrz Tłuszcza. Obchody święta służby pełnionej pod patronatem świętego Floriana i sztandarami z jego wizerunkiem na każdym szczeblu funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej gromadzą społeczność, która przede wszystkim jest wspólnotą celów. Łączą nas różnorakie wymiary aktywności na rzecz ochrony przeciwpożarowej, mienia i środowiska oraz najszerzej pojętej profilaktyki i prewencji po wszelkie aspekty działalności interwencyjnej. Korzystam dziś z okazji, by za pośrednictwem pana burmistrza podziękować za wysiłek, sumienność, wytrwałość i zaangażowanie druhnom i druhom Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasienicy, a także państwu, którzy poprzez obowiązki zawodowe i służbowe, funkcje publiczne i społeczne, wolontariat i rozwijanie pasji uczestniczą w partnerstwie na rzecz wspólnego bezpieczeństwa w macierzystej gminie i na obszarze powiatu wołomińskiego. Pozyskanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasienicy jest efektem indywidualnego zaangażowania i determinacji i jednocześnie wdzięczy działania administracji publicznej od szczebla centralnego do gminy. Sukces ten stanowi sumę wysiłków podejmowanych równocześnie na wielu poziomach państwowej i narodowej wspólnoty. Bieżący rok jubileuszowy dla Państwowej Straży Pożarnej pozwala z perspektywy 3 dekad podsumować funkcjonowanie naszego modelu ochrony przeciwpożarowej. A jednocześnie jest to czas inauguracji nowego etapu modernizacji obu formacji ratowniczych, jak też historyczny moment wejścia w życie rozwiązań prawnych adresowanych do strażaków ochotników. Dzieląc się w tych dniach radością i satysfakcją całego środowiska pożarniczego, szczególne słowa uznania kieruję do tych z Państwa, których indywidualne zasługi i osiągnięcia zostały z tej okazji uhonorowane i nagrodzone oraz wyróżnione. Osobne, serdeczne gratulacje składam nowym członkom Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Jasienica. Uroczyste przekazanie samochodu godnie pieczętuje Państwa dotychczasową działalność, wysoko ocenianą przez Waszych kolegów i partnerów z Państwowej Straży Pożarnej. Razem bierzemy udział w doskonaleniu systemu ratownictwa i ochrony ludności. Adekwatnie zwiększa się do zmian w środowisku i bezpieczeństwa. Życzę wszystkich Państwu, by w tej drodze zawsze wspierał nas święty Florian, a każdemu działaniu towarzyszyło strażackie szczęście i wszelka pomyślność. Warszawa, 7 maja 2022 roku. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, brygadier Andrzej Bartkowiak. O zabranie głosu proszę zastępcę Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, starszego brygadiera Artura Gonera. Szanowni dostojni goście zaproszeni na dzisiejszą uroczystość, druhny i druhowie. Miesiąc maj jest miesiącem ochrony przeciwpożarowej i na uroczystych zbiórkach strażacy w całej Polsce świętują swoje święto. Jest to najlepszy moment dla nas, aby podziękować Wam za codzienny trud, poświęcenie i Waszą służbę drugiemu człowiekowi. Bardzo dziękuję za zaproszenie na tą dzisiejszą uroczystość i chciałbym serdecznie podziękować właśnie wszystkim druhnom i druhom za Waszą codzienną służbę, która nie jest łatwa, szczególnie w ostatnich kilku latach, bo oprócz normalnej działalności naszej statutowej, czyli gaszenia pożarów i likwidacji zagrożeń miejscowych, to borykaliśmy się z problemem pandemii koronawirusa i Wasze działania bardzo wspierały Państwową Straż Pożarną. Mógłbym nawet rzec, że bez Waszej pomocy byśmy sobie nie poradzili. Teraz przyszedł czas, kiedy mamy wojnę na Ukrainie i również na Was można liczyć, to w Waszych remizach mają możliwość przebywać uchodźcy, to Wy pomagacie również właśnie w przewozach tych osób i za to bardzo serdecznie dziękuję.
miło patrzeć właśnie na młodzieżową drużynę pożarniczą, bo to jest to, do czego powinniśmy dążyć i widać ten potencjał tej jednostki, jak sprawnie działa, że będą następcy. I wam właśnie, droga młodzieży, dzieci, serdecznie gratuluję właśnie podjętej takiej decyzji. Dzisiejsze nasze spotkanie to również, a może i przede wszystkim, przekazanie tego nowego samochodu. Wiedząc, że w ciągu ostatnich 3 lat mieliście przeszło 300 zdarzeń, to pokazuje, że tak jak już tutaj przedmówcy powiedzieli, że to auto było potrzebne i dobrze się stało, że wysiłek wielu ludzi spowodował, że dzisiaj oficjalnie oczywiście, bo od pół roku prawie jeździ ten pojazd, możecie mieć go oficjalnie przekazany i niech wam bardzo dobrze służy, niech wzmacnia rejon operacyjny powiatu wołomińskiego, waszej gminy. Także wszystkim serdecznie gratuluję, a szczególnie tym, którzy najbardziej zaangażowali się w pozyskanie tego pojazdu i w to, że ta jednostka tak sprawnie działa. Wszystkiego dobrego, niech święty Florian nad wami czuwa. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę w imieniu marszałka panią Emilię Oleksiak. Warunki pogodowe zaczynają doskwierać, więc postaram się szybko, żeby tu nie nadwyrężać też naszej młodzieży. Szanowni Państwo, Samorząd Województwa Mazowieckiego stale wspiera ochotnicze straże pożarne. Mając na względzie to, jaką pomoc chcecie, że jesteście zawsze na miejscu, zawsze na was można liczyć, tak naprawdę przy każdej okazji. I chciałabym podkreślić, od 2006 roku do 2021 roku z budżetu województwa mazowieckiego przeznaczono na ten cel niemal 143 miliony złotych. W tym roku w ramach dotacji celowych w kwocie blisko 15 milionów złotych i 4 miliony złotych na kupno wyposażenia oraz środków ochrony osobistej dla członków OSP. Ten piękny samochód niech wam służy. Zawsze jesteście w gotowości, zawsze możemy na was liczyć. Ja już nie przedłużając, dziękuję bardzo za waszą służbę, a list od pana marszałka przekazuję na ręce pana prezesa. Proszę o zabranie głosu wicestarostę wołomińskiego, pana Piotra Borczyńskiego. Więc, szanowni państwo, druhny i druhowie strażacy. Będę mówił bardzo krótko, bo stoicie na tej spiekocie, pewnie już jesteście zmęczeni. Chciałbym serdecznie podziękować za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Jako mieszkaniec, jako urodzony tutaj na tym miejscu jest mi niezmiernie miło. Jest to wyjątkowa uroczystość. Cieszę się bardzo. Gratuluję wszystkim wyróżnionym, oznaczonym. Cieszę się, że jesteście w posiadaniu tego nowego samochodu, że będziecie mogli dobrze służyć mieszkańcom, że będziecie mogli zawsze na czas, zawsze bezpiecznie i sprawnie dojechać. Cieszę się, że jesteście coraz bardziej profesjonalni i w niczym nie odbiegacie, nie odstajecie od jednostek Państwowej Straży Pożarnej. Jesteście uzupełnieniem i niezbędną pomocą. To, co robicie, zostało zauważone i jest cały czas zauważane. Dzięki temu, dzięki waszej pracy, dzięki waszemu zaangażowaniu są odpowiednie programy. Czynniki rządowe też to zauważają i dedykują specjalne środki. Specjalne środki, które są potem dzielone i właśnie poprzez te środki możemy wyposażać, doposażać jednostki w taki sprzęt, w inne rzeczy, które są wam niezbędne. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Gratuluję wszystkim wyróżnionym i życzę, żeby wasza drużyna się rozrastała, żebyście mieli godnych następców. Chciałbym jeszcze na tym miejscu wspomnieć wszystkich strażaków, tych, których tutaj wśród nas nie ma, a znałem bardzo wielu znałem osobiście. Dzisiaj widzę, że są tutaj w tych szeregach ich wnukowie, synowie, także jest mi bardzo miło. Nie ma chyba na centralnej ulicy w Jesienicy takiego domu, no może ja wiem, za wyjątkiem kilku, gdzie nie ma kogoś, kto służy w straży albo kto służy w straży, także ta tradycja strażacka w Jesienicy jest bardzo głęboko osadzona i niech tak będzie, niech to pozostanie i żebyście się rozwijali. Na pewno wasza praca przyczynia się do tego, że społeczeństwo czuje się bezpieczne, ale tworzycie też tym samym właśnie taką rodzinę. Jesteście taką grupą, która się wyróżnia, nie tylko poprzez mundur, dzisiaj akurat w mundurach galowych, prawda?
Społeczeństwo to widzi, ale też odznaczacie się swoją pracą na co dzień, bo powiem szczerze, że wielu z was zajmuje się różnymi innymi sprawami. Macie swoje prace, swoje obowiązki, a mimo to potraficie ten czas poświęcić dla innych. Poświęcić wtedy, kiedy trzeba nieść pomoc, nieść ratunek. I tak jak ksiądz proboszcz na mszy powiedział, niech was ochrania święty Florian, żeby nigdy wam nie zabrakło wiary. Bo żeby nieść pomoc innym, żeby nieść ratunek, trzeba mieć wiarę. Człowiek, który nie ma wiary, nie jest w stanie zrobić tego, co po ludzku jest niemożliwe. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę o zabranie głosu wiceprezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, panią Kamilę Mokrzycką. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że mikrofon się nie będzie dalej zacinał podczas mojej wypowiedzi. Drodzy państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość, bo to jest prawdziwa radość i szczęście móc uczestniczyć w takich uroczystościach jak dzisiejsza. Nie chciałabym przedłużać swojej wypowiedzi, bo widzę, że już zmęczenie jest na państwa twarzach. Chciałabym tylko spiąć pewną klamrą dzisiejszej wypowiedzi, a mianowicie, drodzy państwo, kilka dni temu miałam przyjemność rozmawiać z panem starostą i z panem radnym Robertem Szydlikiem. Opowiadali mi właśnie o tym znakomitym rozwoju młodzieżowej drużyny pożarniczej i dzisiaj miałam okazję właśnie sama na własne oczy zobaczyć, że faktycznie mnóstwo jest młodzieży, która aktywnie uczestniczy w życiu jednostki. Więc no cóż, panie dyrektorze, chyba nam nie pozostaje nic innego, jak tylko zarekomendować panu komendantowi do dofinansowania wniosek, który był złożony w Wojewódzkim Funduszu na rozwój młodzieżowej drużyny pożarniczej, prawda? No, nie widzę innej możliwości. Bardzo dziękuję serdecznie za zaproszenie. Wszystkiego dobrego. Proszę o zabranie głosu zastępcę komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie, starszego brygadiera Wiesława Drozi. Chciałbym powitać szanownych gości i was, druhny i druhowie, w szczególności młodzieżową drużynę pożarniczą, bo serce się raduje, jak widzimy tyle młodych osób, którzy wstępują do OSP. Odczytam list komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasienicy. Szanowny panie prezesie, druhny i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasienicy. W imieniu własnym, jak również wszystkich strażaków i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie składam wam serdeczne gratulacje w związku z uroczystością przekazania i poświęcenia samochodu ratowniczo-gaśniczego. Nowo otrzymany samochód zwiększy bezpieczeństwo gminy Tłuszcz oraz całego powiatu, a także będzie dobrze służył i będzie zawsze gotowy do wyjazdów ratowniczych. Jesteście aktywną jednostką i w pełni zasługujecie na takie wzmocnienie sprzętowe. Wasza codzienna praca pełna poświęcenia dla służby społeczeństwu jest wzorem do naśladowania. Życzę wam wielu sukcesów, dalszego szybkiego i skutecznego rozwoju oraz wiele satysfakcji i zadowolenia ze służby społeczeństwu. Z wyrazami szacunku, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie, starszy brygadier Bogusław Majszak. Chciałem od siebie także podziękować za udział w akcjach, za to, że jesteście z nami, bo sama komenda nie dałaby sobie rady. Na dzień dzisiejszy to już jest 2000 wyjazdów do działań ratowniczo-gaśniczych. W porównaniu do zeszłego roku jest to już o 900 wyjazdów więcej. Chciałem także podziękować wszystkim, którzy się przyczyniają do rozwoju ochrony przeciwpożarowej u was w gminie, a także w całym naszym powiecie. A także tutaj w szczególności panu dyrektorowi Pruszyńskiemu za to, powiem, że bardzo działał na rzecz, abyście wy ten samochód otrzymali. Dziękuję bardzo. Odczytanie listu od prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej, pana Waldemara Pawlaka. Proszę druhnę Monikę Żółtek. To może ja zacznę.
zabiorę głos, a druhno odłożę. Ja bym może zaproponował właśnie taką sytuację. Druh Pawlak przekazuje wszystkim druhom najlepsze życzenia z okazji Dnia Strażaka. Myślę, że będzie okazja przeczytać ten list gdzieś na stronie internetowej, jeśli druhny i druhowie pozwolicie. Natomiast ja chciałem bardzo serdecznie podziękować za wspólny wymiar dzisiejszego święta, naszego święta strażaków. I popatrzeć na tą młodzież. To jest kolejna sztafeta pokoleń Ochotniczej Straży Pożarnej tu w Jasienicy. Wyrazy uznania kieruję pod adresem wszystkich pokoleń, które służyły społecznie społeczeństwu tej naszej małej ojczyzny i życzyć wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Strażaka i podziękować wszystkim tym, którzy wspierają ruch strażacki. Dziękuję w imieniu Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych i Drucha Waldemara Pawraka. Dziękuję bardzo. Wrócimy jeszcze do odznaczeń. Strażacy wyjechali na akcję, także proszę o wystąpienie drucha Kamila Sycika, drucha Bartłomieja Sycika i drucha Witolda Sycika. Całość, baczność, odznaczeni przed front krzyku wystąp. O wręczenie odznaczeń proszę posłankę na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej panią Bożenę Żelazowską, szefa gabinetu politycznego MSW Michała Pruszyńskiego, wiceprezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej generała brygadiera Wiesława Leśniakiewicza, zastępcę komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie starszego brygadiera Wiesława Drosia. W imieniu Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Straży Pożarnej Wrocławia na Gardę Cywilę Pożarnictwa. Druhu, gratuluję. A gdzie walczyliście? Akcji? Już pod Kuchalem. Coś się poważnego wydarzyło? A na chlała się leżało na chodniku. No to gratulujemy. Szanowni Państwo, uroczystość przekazania nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasienicy dobiega końca. W związku z tym za chwilę nastąpi złożenie meldunku kończącego dzisiejszą uroczystość. Meldunek złoży dowódca uroczystości Paweł Żółtek, a meldunek odbierze wiceprezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polski, generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz. Panie prezesie, Paweł Żółtek melduje zakończenie uroczystości z okazji przekazania nowego wozu strażackiego Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasienicy. Baczność,